Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry Państwu. Serce kraje się, że tak zrobił. Łukasz i Marcin wczoraj. Dzień ten oznacza ukrzyżowanie Pana Jezusa. Dniem, który ten dzień piątkowy był ukrzyżowany Pan Jezus. Zawisł na krzyżu. Tak chcieli im mnie ukrzyżować. Ubiczować, ukrzyżować. Łukasz i Marcin. Łukaszu i Marcinie. Więc pytam ciebie, was, dlaczego to chcieliście zrobić? Dlaczego chcieliście ukrzyżować tak jak łotry Pana Jezusa? Chcieliście powiesić na krzyżu, przybić gwoździami, a zwłaszcza ty, Łukaszu. Dlatego chciałem zrobić. Kto cię namawiał dowiedziałem się nawet, że chcesz wyjechać za granicę. Wyjeżdżaj. Ale pamiętaj jedną sprawę, że możesz nie wrócić. Możesz nie wrócić do kraju ojczystego. Możesz, nie wiadomo, co się, możesz, nie wiadomo, co z tobą się stać. No dobra, już ty na takich ludzi to... Za to... Jak ty tak gadasz w taki sposób, to temu ludzie tak robią. Za to, że... Mnie ubiczowałeś, ukoninowałeś. Jak ty żyjesz. I miałeś pochować. Miałeś pochować ni w Białymstoku, ni w dzielnicy naszej w Starosielcach, gdzie mam własny grób, miejsce. Przeznaczone dla mnie. A ty, Łukaszu, piszesz na mnie jakieś bzdury. Jak mało który zachowujesz się jak małe dziecko, a nie jak dorosły. Mówię, że ty żonaty, dzieciaty. Ja to chciałbym zobaczyć. Twoje dzieci, twoją żonę, twoje rodzeństwo.
chciałem zobaczyć, bo byłeś piłkarzem. Otworzyłeś kancelarię adwokacką, wiem dokładnie, gdzie ta twoja kancelaria mieści się, gdzie istnieje. Dlatego, nie wiem dlaczego ty na każdej osobie i nie wiem czy to prawda, ale ludzie, jeden człowiek mnie powiedział, tylko nie powiem kto, bo prosił, żeby było incognito, że jak ty byłeś piłkarzem, to po tobie jechali. To dlaczego ty znęcasz się nad innymi osobami? Nad takimi osobami, którzy tobie nic nie zrobili. Ani w garnek nie nasrali, ani spodnie nie nasrali, ani wezwali ciebie. Ja tylko twoje imię, nazwisko znałem z tablicy. Bo na zewnątrz budynku przy ulicy Marii Kury-Skłodowskiej, gdzie kiedyś był ZUS starodawny, to teraz tam są takie firmy, adwokaci, nie adwokaci, różni, różne. I ty też tam z kolegami wynajmujecie pomieszczenie i tam mieścicie się. I nieraz przejeżdżam linią 8 i widzę twoje imię, nazwisko zawieszone na ścianie, na tablicy, wypisane. Za co ty męczysz mnie, że tobie nic nie zrobiłem, nie skrzywdziłem ciebie, nie wyzwałem. Nic. A ty tak ty robisz. Ładnie, pięknie, wspaniale. Ale wiej, człowieku, i pamiętaj, zawsze będę mówiłem i będę mówić, że każdy człowiek zabija każdego człowieka ciało. Ale dusza każdego człowieka jest nieśmiertelna. Jest nieśmiertelna i puka oknem, drzwiami do domu, do mieszkań. Czy to w Polsce, czy za granicą, czy w Białymstoku, czy poza granicą. Zawsze dusza zapuka. Zapuka do tego człowieka, który zabił, zamordował innego człowieka. Tak, Łukaszu. Bo u ciebie na kanale twoim jest wypisane bardzo źle. Sam wypisałeś, że Wojtka
też chcesz umieścić, a mnie na zupki do MOPR-u. Dlaczego ty tak robisz, Łukaszu? Dlaczego tak czynisz? Czy tobie lżej na ciele, na duszy? Co ja zawiniłem tobie? Powiedz, przyjdź, wyduś to z siebie. A może ciebie ktoś namawia, poucza? Wyduś coś z siebie. Powiedz mnie prosto w oczy, nie bój się. Bo kto zataje grzech swój, jak ty jesteś może katolikiem, bo nie wiem jakiego wyznania, religii, ale jak jesteś katolikiem, to powiem tobie, dlaczego tak to czynisz. Dlaczego tak to robisz? Dlaczego tak na mnie wypisujesz, że mnie, Wojtka, pojechałeś też po Wojtku? Nie powiem, gdzie chcesz Wojtka wsadzić, bo zaraz będzie kłótnia pomiędzy nami, ale to każdy wie. Rafał, Jacek, Paweł, nawet i Marcin wie, Fiodorczuk. Tak, Łukaszu. Dlaczego tak czynisz bestialsko? Znęcasz się nade mną. Zamiast pójść, powiedzieć dla tych osób, co ciebie nękali, bili, może krzywdzili ciebie i krzywdzą, to znęcasz się nade mną. Nade mną, który tobie nic nie zrobił. Nawet miedzy tej nie przeorał pługiem. Kiedy były konne pługi, a teraz traktorowe. Tymi pługami nie przeorą, tak jak powiedziałem, miedzy. Że jestem czysty jak łza. A do ciebie, Marcinie, mam wielki żal. Chciałeś ze mnie, jak zawieźliśmy samochód do Szrotu, do Sienkiewicz, zwrot, to Wojtek, a ja musiałem jechać, kierować, bo Wojtek lejców nie ma, inaczej prawo jazdy, bo nie wiecie, co to lejca. Prawo jazdy oznacza to samo jak lejca. Tak samo jak końmi ze wszęgu kierujesz. Tak samo w kieszeni siedzi portfelu ten dokument, że odpowiadasz tak jak za zboże. Jeszcze lepiej odpowiadasz, bo na koni musiałeś mieć kartę wozaka, a tu musisz mieć prawo jazdy na samochód. Prawo jazdy na samochód, żeby mógł kierować pojazdami wszelkimi.
wydają urzędnicy. Uczciwi, sprawiedliwi, rzetelni, godni. Dla każdego obywatela, który ukończył 18 lat. Dlaczego to? Witam Ciebie, Łukaszu. Ty znęcasz się nade mną. Co ja Ci zrobiłem? Co uczyniłem? A do Ciebie mam żal, Marcinie, że zaprowadziliśmy samochód z Wojtkiem o zwrot tego samochodu. On był dobry, ale trzeba było dużo włożyć w naprawę pieniędzy. A takie samochody jeżdżone to nie opłaca się naprawiać, jak duża jest naprawa. No, kto, który ma pieniądze, to może pobawić się w naprawę. Może bawić się sobie. A ty, Marcinie, od razu śmiejesz się ze mnie, drwisz. Ja nienawidzę takiego człowieka, takich ludzi, którzy szczerzą zęby, jak zwierzę do zwierzęcia. Ja nie rżę. Ja z ciebie się nie śmieję. Marcinie, a ty, Marcinie, jeszcze dłużny dla mnie, a inaczej cię mówię, wisisz dużo pieniędzy. A co zrobiłeś? Przypomnij sobie, jak przyszedłeś na moje urodziny, imieniny. Nachlałeś się wódki jak świnia, jak parszuk. Obcy człowiek siedział obok na wojtkowej kanapie, gdzie Wojtek leży, śpi, odpoczywa. To powiem tobie, że ja i ten człowiek nie dążyliśmy polewać, bo sam mi nie było tam wtedy. Marcinie, polewa sam, prosiłeś się, polewaj. Dawaj jeszcze, krzyczałeś. A mnie było a wstyd. Nie masz umiarkowania. Całkowitego do alkoholu. Różnego rodzaju. Tobie, czy dać butelkę, czy 5, czy 10, wypijesz. A inaczej mówisz, wydoisz. A później zachowujesz się ordynarnie, negatywnie. Zachowujesz się tak, jak nie trzeba. Bo jak powiedziałem, nie masz umiarkowania, picia, spożywania alkoholu. Nie masz. Zero.
tobie daje czym więcej tego trunku alkoholowego, niepotrzebnego dla ludzi, dla ciebie, to by też by i nadal powiedziałeś, że jak zagoją się tobie rany bolesne, które zachorowałeś na bardzo niebezpieczną chorobę, bo tu możesz żyć, tu możesz gnić. Tak, Marcinie. To jest cała prawda. Cała prawda, bo nikt nie wie, żaden człowiek. Nikt nie wie, czy stąpi przez mieszkanie, przez próg w mieszkaniu kroka. Te godziny u każdego człowieka są policzone. Sekundy, minuty. Policzone. Każdy człowiek prosi Boga, Pana Jezusa, Matkę Boską o dalsze życie, o przedłużenie sobie życia, ażeby żył dłużej, szczęśliwie, żeby się obudził na drugi dzień, wstał, zobaczył ten świat, tą lampę Pana Jezusa wieczną, która świeci ile trzeba, a później gaśnie. Tak nasze i nasze życie gaśnie, zgaśnie. I jest noc, odpoczywamy sobie, śpimy, oddychamy do czasu. A przyjdzie taki czas na każdego człowieka, że przestanie oddychać, spać, ale zaśnie na wiek wieków. Amen. I nie zobaczy tego światu, tej lampy wiecznej od Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Nie zobaczy tych drzew zielonych, tego raju. Nie zobaczy tej ziemi, tej zielonej trawy, tego wszystkiego na tym świecie. Ludzie, którzy żyją, grabiarze, wykopują dół, jamę. Do tej jamy, dołu, gliniastego, piaszczystego, ziemnego, czarnego, zawalają, chowają. Żeby na tym świecie nie było jego. Bo od każdego człowieka, jak człowiek się rozkłada, czy zwierzę, to jedzie taki odór śmierci. Bo robaki jego gryzą wszędzie. Od głowy, od włosów, aż po nogi, po palce nóg. On nie słyszy. On nie odgoni ich robaczków tych świętojańskich. Nie odgoni, nie powie: idźcie robaczki ode mnie. Nie. Tak. Zastanówcie się wy, jak chcecie mnie pomagać uczciwie,
rzetelnie, godnie, sprawiedliwie i tak dalej. I żyć w zgodzie, w miłości, jak Bóg nakazał, jak Pan Jezus nakazał, jak Matka Boska nakazała, dla każdego człowieka, dla każdej osoby. Małe dziecko rodzi się, wychodzi od mamy, od taty. Kiedyś, jak dziecko się narodziło, tak dziecko spytało się mamy albo tatę i mówiło: tata, ty mnie zrobiłeś. A tata i mama odpowiadali: nie, bo ocień cię przyniósł. A teraz i wrzucił kominem i tak się znalazłeś się na świecie. A teraz małe dzieci jeszcze w łóżeczku, w wózkach, rodzice noszą na rękach swoje pociechy. Ale te pociechy patrzą na własnych swoich rodziców. Jak się zachowują? Jak prowadzą swoje życie? Jak spożywają alkohol? Często, gęsto, różnego rodzaju. Syn przygląda się rodzicom, babciom, dziadkom. Mówią: o, rodzice, babcie, dziadki, ja dorosły, ja mam prawo to wypić. Ale pamiętajcie, rodzice, że w tej butelce siedzi taki człowiek, diabeł z rogami. I mówi: wypij jeszcze, mało, wypij jeszcze. Ile jest przez ten alkohol diabelski morderstw, gwałtów? Ile leży na cmentarzach młodych dzieci, nawet małych, niedopatrzonych, niewyhodowanych przez rodziców, a później kłamią, oszukują i mówią tak: ja patrzyłem. Kłamią, oszukują Boga, Pana Jezusa, Matkę Boską. Proszę te trzy osoby boskie o wybaczenie. Idą każdy człowiek idzie do spowiedzi, wyznaje swój grzech pierworodny. Ale ten grzech pierworodny nie każdy powie sprawiedliwie, uczciwie, rzetelnie. Zataja. Ale przed Bogiem, przed tymi świętymi trzema osobami nie zataisz. One wiedzą. I w swoim notatniku, w swoim zeszycie zapisują. I przyjdzie taki dzień i dla tych ludzi ostateczny. To nie taki sąd, że człowiek na człowieka wydaje wyroki niegodne, nierzetelne, kłamliwe, oszukańcze, że sądzą, muszą siedzieć
i trzeba ich karmić. Karmić, patrzeć bez pracy. Darmowo. Bo tam, gdzie oni siedzą, w więzieniach, w tych pokoikach swoich, w tych telach, to albo idzie do pracy, albo nie. Jak sobie chce. Ale jeść, to musi zjeść, bo umrze. Bo nie będzie tego człowieka na świecie. Odejdzie. Jemu, który siedzi w tym pokoiku, jak powiedziałem, w tej celi, już wszystko jedno. Czy dziś, czy jutro, czy pozajutro odejdzie z tego światu. Osierocają, jak mówią, swoje dalsze rodzeństwo. Małych synów, córek, wnuczków, wnuczek. Tak. Ja nie chcę się kłócić nic z kim. Później mówicie, że ja donoszę. Że ja wymyślę się hasło, bo innego hasła nie mogliście wymyśleć. Ale wymyśliliście takie hasło, które naprawdę, naprawdę jest niegodne. Dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla mnie. Że jest ohydne, wstrętne, niedobre, złe. Jak to człowiek na człowieka donosi? Na tej policji. A ta policja przyjedzie, porozmawia. Jak człowiek z człowiekiem, a ten człowiek, który policjant tłumaczy dla tego złego człowieka, który zrobił zło, tylko mówi, dobrze, dobrze, panie, nie będę. Dobrze, dobrze, poprawię się. Dobrze, dobrze. A później wyzywacie tych ludzi, wstrętnie, ohydnie. Tak, szanowni państwo. I tymi słowami chciałbym prosić, bo później mówicie, żeby ja przepraszał. A później między sobą omawiacie sprawy i mówicie, o, widzicie, przeprosił mnie i ciebie przeprosi. Nie odzywaj się, nie przychodź, nie pomagaj jemu. Bądź nastawiony na jego. Jak to on pojechał po tobie? Dałeś się? Wstrętny jesteś, niedobry. Odpal jemu tak i tak. Nie pomagaj. On przyjdzie do ciebie na kolanach. Bo który już ma 60 lat, to już nie może tak pracować, jak miał 30, 40, 50 lat. Ale teraz młodzież niedurna pracować ciężko. Chcą lekko pracować.
chce każdy człowiek siedzieć za biurkiem tylko, za komputerem. Tak. I tymi słowami na razie kończę. Rozpoczyna się nowy dzień, sobota, weekend. Zobaczymy, co przyniesie dla mnie. Jakie życie, jaką mękę, jakie cierpienie. Czy dobre, czy złe, czy mękę, czy radość, czy uśmiech. Bo na mojej twarzy nigdy nie było uśmiechu i nie będzie. Tak. Na razie trzymajcie się.